nowe technologie i bliskość natury. Mądrość poprzednich pokoleń i najnowsze odkrycia naukowe. Jak być dobrym rodzicem dzisiaj i nie zwariować? Odpowiedzi szuka Super Tata, czyli Marcin Perfumski. Pewnie wielu rodziców to zna. Najpierw nasze dziecko z pasją poznaje świat, eksploruje go i nieustannie o wszystko dopytuje, a potem idzie do szkoły i cały entuzjazm z niego ulatuje. Co zrobić, żeby ocalić w dziecku to zdumienie rzeczywistością? Jak pomóc mu ją poznawać, rozumieć i doceniać jej złożoność? Czy niewiedza jest przekleństwem, a może błogosławieństwem? I w jaki sposób internet może nam pomóc w zdobywaniu wiedzy? O tym porozmawiam z Wojtkiem Gawlikiem, twórcą internetowego klubu Odkrywców Świata, czyli zajęć dla dzieci, poprzez które wspiera dziecięcą ciekawość i zachwyt nad światem. Podczas spotkań klubu uczy fizyki, chemii, biologii, geografii i przyrody, a to wszystko robi, uwaga, zdalnie. Jak to możliwe? Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy, która odbyła się na żywo w formie webinaru. Jeżeli chcesz uczestniczyć w podobnych spotkaniach, zapraszam do obserwowania Super Taty w mediach społecznościowych i do wspierania mnie w serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Za wszystkie gesty wsparcia bardzo dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie na kolejnym webinarze na profilu Super Tata. Webinarze w tematyce, która akurat strasznie mnie kręci, zawsze się cieszę, kiedy ona się pojawia na tych spotkaniach, czyli temat edukacji i podążania za ciekawością dzieci. I muszę przyznać, że zawsze to jest niezwykle odkrywcze. Przychodzę na te webinary oczywiście z pytaniami, które wcześniej przygotowałem, a wychodzę z odpowiedziami, których nie szukałem, ale które były mi potrzebne. I to tak zawsze jest, bo to jest temat, który zawsze otwiera głowę niesamowicie. Również dla nas jako osób dorosłych, którym się wydaje, że już wszystko wiedzą, a tymczasem edukacja sprawia i pokazuje, że wszystko, co wiemy, to jest odrobinka i jeszcze dużo, dużo przed nami ciekawego do poznania. Tak czyni edukacja, ale nie byłaby ona taką, jaką jest, gdyby nie dzieci, które w tej edukacji uczestniczą i teoretycznie ona jest stworzona dla nich, przecież to my przynosimy wiedzę o świecie dla dzieci, ale to dzieci swoimi pytaniami, swoją ciekawością i swoim zachwytem światem sprawiają, że i my zaczynamy patrzeć na ten świat inaczej. Taki temat też spotkał nas dzisiaj z naszym gościem, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, jak podążać za dziecięcą ciekawością. Myślę, że to jest o tyle ciekawe i intrygujące, że jeżeli jesteście nauczycielami, to być może jesteście przyzwyczajeni do takiego schematu, w którym to wy dzieciom przekazujecie wiedzę trochę na zasadzie wlewania gotowych odpowiedzi. Tutaj zrobimy coś odwrotnego, mianowicie będziemy podążać za ciekawością dzieci, które swoją ciekawością wyznaczają kierunek, w którym mamy podążać jako ci, no właśnie, może już nie nauczyciele, może już bardziej coachowie, tutorzy, mędrcy. Mądry mędrzec potrafi się wycofać, kiedy widzi, że uczeń potrzebuje rozwinięcia się i nie potrzebuje ciągnięcia za sobą, tylko właśnie ewentualnie popchnięcia do przodu, ale zrobienia przestrzeni na to, żeby się rozwinął. Czy w takim duchu też będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym rozmówcą? Zobaczymy, z czym do nas przyjdzie. Moi drodzy, powitajcie serdecznie Wojtka Gawlika, który jest naszym dzisiejszym gościem. Cześć Wojtku. Cześć Marcin, co u ciebie dobrego? No dziękuję, dużo się dzieje. Jeżeli śledzisz mój fanpage albo wy śledzicie, to dosyć dobrze wiecie, że trochę się zmieniło w tym sensie, że przestałem prowadzić audycję w radiu, więc staram się kompensować co częstszym pojawieniem się na żywo tutaj. No mam nadzieję, że z pożytkiem dla wszystkich. Wiem, że u ciebie też trochę się dzieje. My się w ogóle, może to warto zrobić ten skok do przeszłości. My się w ogóle poznaliśmy, słuchajcie, na początku pandemii przez internet. To był taki początek, kiedy wszystko przeszło do sieci, również praca zdalna zawodowa. Znaczy praca zawodowa przeszła do sieci, żeby pracować można było zdalnie. I pamiętam, że wtedy żeś uruchomił serię, nie wiem, to już ponad setka była, nie? Webinarów. 250. Obaj więcej. 250, słuchajcie.
Wojtek potrafił 2 albo 3 webinary dziennie prowadzić z różnymi rozmówcami i w ten sposób, ja ci powiem, że umilać trochę, nie wiem, czy można tak powiedzieć, no to był początek pandemii jednak, no ale one mi dawały jakieś takie poczucie sensu, nie? Że jest jak jest, ale spróbujmy w tej sytuacji, która jest trudna dla wszystkich, zrobić coś dobrego. I chyba te webinary takie były. Pamiętasz, jak to się zaczęło? Wiesz co, to znaczy ja to zacząłem razem z Łukaszem Szeliką. Tak sobie pomyśleliśmy, że trzeba by było coś zrobić. I chcieliśmy na początku zrobić coś dla dzieci, zaprosić młodzież, zaprosić do wspólnej rozmowy. Ale jak tak zaczęliśmy robić te webinary, no to tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać ze sobą, zaczęliśmy sobie robić taką grupę wsparcia z nauczycielami, dyrektorami i tak właśnie jak w miarę kolejnych spotkań rósł apetyt na to, żeby się czegoś ciekawego, nowego dowiedzieć, a z innymi osobami się spotkać. Pamiętam naszą serię spotkań właśnie z Elą Mantej i z Darkiem Naporą i Marcinem Perfuńskim, to było właśnie. Tak było. I właśnie sobie dawaliśmy różnego rodzaju wyzwania. Jednym z takich najfajniejszych wyzwań to było zrobienie debaty oksfordzkiej całkowicie online w ogóle z młodzieżą, w której każda osoba była w innej przestrzeni i nawet dawaliśmy na żywo. To była przestrzeń do takich naprawdę super turbo eksperymentów. No i takiego zobaczenia, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Co się przydarzy, kto powie, to będzie. Czasami się przydarzało tak, że były trudne rozmowy, a czasami się zdarzało tak, że nasze rozmowy trwały przez kilka dobrych tygodni czy miesięcy i znajomości trwają do teraz. To prawda. Pamiętam, że żeśmy się wtedy poznali, ja byłem gościem u ciebie 2 albo 3 razy i dopiero potem się spotkaliśmy offline, prawda? To byłeś w Warszawie i na to spotkanie przyjechałem. I to powiem ci, że było dla mnie niezwykle ważne doświadczenie tego spotkania wcześniej online, a potem offline, bo to mi pokazało, że da się w sieci zbudować relacje. Nie? Ja myślę, że wielu z nas przed pandemią miało takie poczucie, że to jest inny świat, nie? Jest świat offline i online i to one są trochę, zdarza się, że się mieszają, a generalnie to są światy rozłączne. Myślę, że jesteśmy już po takim doświadczeniu wieloletnim, że one się już zaczynają nam mieszać. To znaczy, że to jest jedna rzeczywistość, a online jest tylko narzędziem do budowania tak naprawdę prawdziwych relacji. Ja wiem, że ty byłeś sceptykiem, jeżeli chodzi o online. Co się zmieniło? To znaczy, wiesz co, jak ktoś mi kiedyś proponował, żeby nakręcić jakieś webinary, żeby robić szkolenia online, to ja po prostu tego zupełnie nie czułem. Nie czułem tego braku relacji pomiędzy mną a osobami, z którymi mam prowadzić tego typu zajęcia. To był dla mnie jakby coś, czego wiesz... Jak rozmowa z robotem, nie? Albo z takim... Dokładnie, jakby gadasz sobie z monitorkiem i nie wiesz, co tam właśnie się dzieje z drugiej strony. To był dla mnie największy dramat, który czułem, że ja bym się wypalał w tego typu relacjach. Natomiast w sumie rozwój Facebooka i to, że zacząłem działać na Facebooku, później te live'y, doprowadził do tego, że ja w sumie mam mnóstwo, można by powiedzieć, nawet przyjaźni, które wywodzą się z online'a, a czasami nawet jest tak, że niektóre są to przyjaźnie, które pozostają tylko w strefie online. I w ogóle fajne jest to, jak na przykład spotykasz się z jakąś osobą, którą znasz tylko na przykład z zdjęcia profilowego. Wcześniej może zamieniłeś kilka słów przez telefon i spotykasz tą osobę i sobie tak patrzysz, o kuchnia. Tak jakby, muszę tak jakby zgrać moje myślenie, żeby tą osobę tak jakby wzrostem, wielkością i wszystkimi takimi elementami ruchomego widoku, żeby zgrać w moim myśleniu, jak już tak jakby po 15-20 minutach, tak już się przyzwyczaja, że ej, ta osoba to jest ta,
Ale tak naprawdę ja z wieloma osobami w online byłem w stanie naprawdę głębsze dyskusje prowadzić niż z wieloma moimi znajomymi, których miałem zawsze pod ręką. To też jest właśnie no, przepiękna sprawa w sumie ten online, bo mamy osoby, z którymi tak jakby łączy nas coś, jakiś wspólny system wartości. I nie musimy się, że tak powiem, zawsze być ze sobą. Oczywiście jak się spotkamy na jakimś EUDEC-u, na jakiejś konferencji, czy na jakimś, przy okazji jakiegoś wydarzenia, szkolenia, albo po prostu przejazdu, to jest jakiś dodatkowy plus, ale tak by, to nie jest czasami nawet niezbędne. Ale już coś wcześniej zostało zawiązane, nie, między nami przez online. To tyle, jeżeli chodzi o relacje i potem porozmawiamy jeszcze o edukacji online, bo to nas tutaj też spotkało między innymi, ale pozwól, że pewną prywatę tutaj załatwię, ponieważ jak pewnie wiecie, Super Teta jest moją życiową działalnością, więc jeżeli czujecie, że to jest w porządku, to jest ciekawe i to jest wartościowe, jeżeli chcecie się też dołączyć do grona tych, którzy mnie wspierają w tej pracy, to zostawiam wam dwa linki dla patronów. To jest link na Patronite, gdzie możecie wspierać mnie stale, stałą kwotą raz na miesiąc. Ewentualnie na przykład po tym webinarze uznacie, że to jest fajne, wartościowe i skorzystaliście i chcecie się jakoś odwdzięczyć, to można mi postawić wirtualną kawę, do czego oczywiście zachęcam, ale to nie jest obowiązkowe. Poczujcie się po prostu zaproszeni. Jak chcecie, będzie mi bardzo miło. W czasie pandemii też promować tego typu koncepcję, że właśnie ludzie, którzy robią coś fajnego, ludzie, którzy nas zapraszają, ludzie, z którymi spędzamy czas, to są ludzie, którym no właśnie taką wirtualną kawę przecież byśmy w realu na pewno postawili. I dlatego tak by bardzo wszystkich zachęcam, bo to sprawia, że ten przyjemny twój radiowy głos będzie można częściej usłyszeć, więc. No już nie w radiu, przynajmniej na razie nie, ale znaczy zapraszam do radia, bo lecą powtórki oczywiście, natomiast tutaj możemy się spotkać na żywo. I klimat, który tworzysz, jest wyjątkowy. Bardzo dziękuję. Co zanim ja tutaj sponsowieję ze wstydu, to tylko jeszcze jeden komentarz wrzucę. Też mam taki dysonans poznawczy, jak poznaję na żywo osobę, którą znam online. Ja mam zawsze właśnie ten moment, kiedy mam takie poczucie, nie, no ten awatar na zdjęciu to jednak to nie jest ta osoba, a tu się okazuje, że owszem. Mieliśmy porozmawiać o edukacji online, ponieważ to jest to, co teraz robisz. Nie tylko edukujesz w klubie odkrywców świata, o czym za chwilę porozmawiamy, ale też egzaminujesz na przykład, prawda, w szkołach, w edukacji domowej. To jak to wygląda, jeżeli chodzi, no jesteś też pedagogiem, tak, nauczycielem. Masz doświadczenie też uczenia w szkole. Czym to się różni, czy w ogóle się różni nauka dzieci online od takiego klasycznego uczenia w stylu pruskim, powiedzmy, tak, że jest nauczyciel i coś mówi do dzieci? To znaczy, wiesz co, ja może nawet nie porównywałbym metody online do metody stylu pruskiego, bo tak naprawdę pruską można uczyć i online, i można uczyć na żywo. Prawda. Więc ja bym może bardziej porównał do tego, co można robić na zajęciach, czyli na zajęciach fizycznych, w których się spotykamy i jesteśmy w jednym miejscu. Możemy na przykład wspólnie coś zbudować. Okay. Możemy na przykład zrobić coś takiego, że przyniesiemy sobie jakieś odczynniki i te odczynniki poprzelewamy, przypatrzymy się i to jest jakby wielka wartość. W przypadku spotkań na żywo też jest taka przestrzeń do tego, że możemy na przykład z kimś sobie usiąść i tak w pojedynkę po prostu pogadać. Przysiądziesz się do kogoś, albo nawet posiedzieć tak bez niczego i tak, wiesz, na parapecie przy kimś się przysiąść i pobyć i wspólnie sobie tak pomilczeć. Nie? To jest na pewno duża wartość spotkań na żywo, której online akurat no nie da się tego zrobić. Oczywiście można się z kimś umówić indywidualnie, nie? Mhm. Ale to jest już tak jakby... Musisz się umówić, a nie robisz tego przy okazji. Mhm. Tak, to prawda. Znaczy, ja tylko podnoszę palec, dlatego że pamiętam takie spotkanie w pandemii. Spotkanie online na zasadzie umówmy się na Skype'ie,
i pobądźmy ze sobą 2 godziny. Niech każdy robi, co chce, tak? Czyta książkę, nie wiem, pije piwo czy kawę, pogadajmy ze sobą. I to było spotkanie, wiesz, to było niezwykle krzepiące spotkanie, ono nie było zobowiązujące w żaden sposób, ale stworzyło to, o czym mówiliśmy, ta atmosfera, relacje, jakiś oddech, nie? To było bezcenne oczywiście, nie zastąpiło i nigdy nie zastąpi spotkania offline, ale nie mogę powiedzieć, że to nie było potrzebne czy wartościowe, to już nie, to już myślę, że doświadczyliśmy tego na różne sposoby. Okej, okay, no więc jakby na żywo mamy pewne wartości, które na pewno nie jesteśmy. No tak jak miałeś to spotkanie na Skype, to zapewne jeżeli chciałeś zagadać, to nie zagadałeś do jednej osoby, tylko zagadałeś już do całego towarzystwa, prawda? Tak, to prawda. Wiesz, to jest takie coś innego, nie? To nie ma takiego po prostu przysiądę się i pogadam z tobą. Albo przynajmniej pokontempluję. Natomiast jeżeli podchodzisz do edukacji na przykład w szkole i wygląda sytuacja taka, że przychodzi ci ta, no dajmy na to, jak masz szczęście i szkołę nie publiczną, to przychodzi ci 15-20 dzieciaków. I teraz w spotkaniu na żywo faktycznie możesz z nimi coś porobić, ale spotkanie na żywo wiąże się też z tym, że oni będąc też w bezpośrednim kontakcie fizycznym, bardzo często dochodzi do różnych kolizji, do takiego powiedzmy harmidru, który się dzieje, jest to życie jakby takiej grupy, która sprawia, że w sumie tak naprawdę dużo kwestii społecznych się dzieje, ale czasami trudno jest w ogóle ogarnąć edukację jakąkolwiek. I osoby, które przychodzą na przykład się czegoś pouczyć, mają to, że na przykład jakaś część czasu, to wszystko zależy od klasy, od emocji, od dnia i w ogóle, jakaś część lekcji po prostu nam znika, dlatego że trzeba się zająć bardzo mocno tymi problemami społecznymi, które tak naprawdę mogą ci całkowicie zdestabilizować to wszystko, co się dzieje. I nie mówię, że w online tego nie ma, bo bywa tak, ale wiesz, nie ma czasami tych takich fizycznych wywoływaczy, które mogą spowodować, że jeden wpadnie na drugiego, potrąci plecak, kopnie, przejdzie i wiesz, i nakręca się taka spirala. I to jest powiedzmy całkowicie normalna sprawa w spotkaniach na żywo w jakichkolwiek szkołach, czy to są szkoły normalne, takie powiedzmy zwykłe, publiczne, alternatywne czy demokratyczne, zawsze jakiś taki powiedzmy efekt takiego chaosu społecznego panuje. Znaczy to czasem wystarczy jedna osoba, tak, która jest takim rozbijaczem towarzystwa i po prostu jest przewalone. Dokładnie, to znaczy w online to nie jest, że tego nie ma, ale w online jesteśmy w stanie na przykład doprowadzić do tego, że powiedzmy pewne elementy wyciszymy. Na przykład, czyli jeżeli mamy kogoś, kto w sposób agresywny przeszkadza całej społeczności, mamy przycisk mute, na przykład. Mhm. I wiesz, i tak jakby tutaj się w pewien sposób może nie rozwiązuje problem społeczny, bo jeżeli my na przykład mówimy o uczeniu się online, to mówimy o tym, że w nauce online uczymy się bardziej efektywnie, ale nie rozwiązujemy wszystkich problemów społecznych. No bo ich nie ma też za bardzo. Czasami niektóre się nie pojawiają, a czasami niektóre jakby trochę trzeba jakby wyeliminować, bo jakby jeżeli nagle ci się zrobi hałas, że wszyscy będą wszystkich nawzajem przekrzykiwać, to osoby, które faktycznie przychodzą coś zyskać, na tym po prostu stracą. Natomiast bardzo często osoby przeszkadzają, bo nie czują się dobrze. W online mają tą zaletę, że mogą na przykład siedzieć w łóżku, grać w Minecrafta i przy okazji sobie słuchać. Okay? Czy to jest złe? Niektórzy rysują szlaczki na marginesach zeszycie. Niektórzy grają w statki w czasie słuchania jakichś zajęć. Niektórzy rysują sobie cokolwiek. To jest okej. Czemu ludzie mają nie grać w Minecrafta?
Znaczy czasem w ten sposób mózg kompensuje na przykład nadmiar wiedzy, którą usłyszał, tak? Więc musi coś zrobić innego, żeby odpocząć. Dla mnie tak, jeżeli młody człowiek mówi, ja sobie gram w Minecraft, okej, okay, spoko. Spoko. I co jakiś czas on sobie gra i też się włącza i zaczyna tak by dopowiadać o różnych rzeczach, bo tego rodzaju stymulacji dodatkowej potrzebuje. Inaczej się czujesz, jeżeli widzisz na przykład kolegę, który gra w grę i nagle wszyscy zaczynają siedzieć w telefonach i dla nauczyciela to już jest, powiedzmy, sytuacja trudna. No tak. Jeżeli jesteś nauczycielem. Jeżeli jesteś online, tak by bierzesz to na klatę i przynajmniej nie masz tego widoku, który cię po prostu rozprasza. Natomiast taki komfort psychiczny nauczyciela jest też tutaj moim zdaniem ważnym elementem. No więc jeżeli nie masz rozpraszaczy i tak naprawdę na zajęciach możesz się skupić na kwestiach edukacyjnych, no to masz na przykład bitą godzinę rozmowy o naprawdę wielu fajnych rzeczach. O czym to jeszcze pewnie porozmawiamy, ale wiesz, tak jakby ten czas jest naprawdę efektywnie skierowany na poznanie, znaczy u mnie akurat poznanie świata. I w związku z tym, że pracujemy online, mamy też inne narzędzia i tak jakby nie mamy możliwości bycia ze sobą i czegoś razem skonstruowania, ale mamy aparaty fotograficzne, telefony z kamerą wideo, mamy strony internetowe, mamy całą paletę różnych aplikacji, które są dostępne, czy NASY, czy zwykłe Google Mapsy, w których możemy sobie pooglądać wioskę Świętego Mikołaja, prawda? Więc tak jakby ta lista tych narzędzi, z których mamy możliwość skorzystania, albo na przykład lista tych pokazów, które możemy zademonstrować uczniom, jest gigantyczna i korzystamy z biblioteki YouTube'a i zupełnie jest inny odbiór ucznia, który ogląda jakieś doświadczenie z YouTube'a w lekcji online, niż jeżeli ja bym to wyświetlił nawet na dużym monitorze, na zajęciach w tym, na zajęciach normalnych, stacjonarnych. To jest, zupełnie się zmienia dynamika zajęć, inna jest. Ja myślę, że to, co jest kluczowe, to, że ja to oglądam w swoim domu, który jest na przykład, nie wiem, dla mnie gniazdem bezpiecznym, tak, i nie mam tych rozpraszaczy typu heheszkujących uczniów, pewnie w każdej klasie tacy są, no właśnie ten jeden, jedyny atom, który rozbija wszystkie inne, tak, i po prostu się wtedy sypie. A tu jeszcze jedna rzecz, jesteś w domu, jeżeli chodzi o relacje na przykład z nauczycielem, to popatrz, ja będąc w klasie, a ty siedzisz z tyłu, bo jesteś wysoki, nie masz, że tak powiem, zbyt dobrego kontaktu ze mną. Nie widzisz niektórych rzeczy. Prawda. Jeżeli jesteś online, to ty masz wszystko przed swoim własnym nosem. I masz, tak jakby, masz mnie, tak jakby ja rozmawiam z tobą. Mówię do ciebie. Co z tego sobie wykorzystasz, jak chcesz mnie przyjąć, to jest już twoja sprawa, ale że tak powiem, masz mnie, który mówi do ciebie. Znaczy to jest komfort akurat klubu odkrywców świata, no bo nie masz egzaminu na koniec, tak? To trochę inaczej. Znaczy, no tak. Bo w szkole to jednak potem cię rozliczą z tego, czy słuchałeś uważniej, czy zrobiłeś zadania i tak dalej. To wszystko zależy, na co trafisz, jeżeli chodzi o egzamin, tak? No i tak jak powiedziałeś, ja egzaminuję w edukacji domowej, no i moje egzaminy wyglądają jak spotkania w klubie odkrywców świata po części, tylko że to młodzi ludzie, że tak powiem, więcej opowiadają, czego sami się dowiedzieli. To o klubie za chwilę porozmawiamy, bo chcę też o nim powiedzieć też pod kątem narzędziowym, jak to jest zorganizowane, ale jeszcze mam poczucie, że w tym takim długim dosyć wstępie zapomnieliśmy o powiedzeniu tak naprawdę o najważniejszym, trochę takim paradygmacie tego, dlatego że tytuł tego webinaru to jest jak podążać za dziecięcą ciekawością. To jest coś, co wyszło w naszej rozmowie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego webinaru. Ja sobie to zapisałem, wiesz, opublikowałem plakacik, zapowiedź dzisiejszego spotkania
A potem pomyślałem, że to jest dosyć wywrotowy tytuł. W sensie wywrotowy, wiesz, w systemie edukacji. No jak to podążać za dziecięcą ciekawością? Przecież edukacja polega, znaczy edukacja, wiesz, cudzysłów bierzemy to teraz, edukacja polega na wlewaniu dzieciom wiedzy, która jest odgórnie, wiesz, już przygotowane. One mają wiedzieć konkretne, znać konkretne, nie wiem, teorie i je potem przedstawić nam na egzaminie. Czyli nauczyciel jest tym, który dzieci za sobą ciągnie, ewentualnie wlewa wiedzę. A ty teraz mówisz o podążaniu za dziecięcą ciekawością, czyli ciekawość, która uprzedza, wyprzedza nauczyciela, czyli zamieniamy się troszeczkę rolami. Tak to dziecko mi mówi, czego się chce teraz uczyć. Przecież to jest wywrotowe. Wojtek, jesteś gotowy na spotkanie z ministrem? To znaczy właśnie dlatego ja prowadzę... Nie pcham cię do mainu, absolutnie. Ja w formie pozaszkolnej, okej? Okay? No tak, nie podlegasz w tym panu ministrowi. Nie podlegam. Wydaje mi się, że jakby największy problem jest taki, że jeżeli ktoś rozumie naukę fizyki i chemii, to rozumie przerobienie 28 zadań i z takiego działu, takiego działu, takiego działu, takiego działu. I robienie zadań to jest dla kogoś edukacja w zakresie chemii, fizyki. Prawda? Mhm. Zrobione, odfajkowane. Zrobione. I to niestety jest trochę, że tak powiem, problem nie tylko szkół zwykłych, publicznych, ale również tych wszystkich platform, z których młodzież korzysta, bo tak naprawdę tam też edukacja fizyki to jest, ej słuchaj, fizyka to jest zrobienie stąd do 12 tych zadań, które masz do zrobienia w podziale na... Bo platformy też przygotowują pod egzamin, tak? One są tak zbudowane najczęściej. Platformy mają, że tak powiem, podłączone bardzo często podręcznik, podręcznik ma swoje ćwiczeniówki i lecimy. I to jest edukacja i to niestety nam pokazuje to, że jeżeli ty się nauczysz kilku algorytmów do rozwiązywania zadań, to jesteś świetnym fizykiem i chemikiem. Ale wiemy, że nie. Tak ty wiesz i ja wiem, że nie. Wiesz co, ja ci powiem, że przez duży czas, długi czas ja w ten sposób o sobie myślałem. Mhm. Bo ja naprawdę rozwalałem wszystko, co mi przyszło pod rękę, bo byłem świetny z matematyki. Okay? No dobrze, powiedziałeś to w czasie przeszłym, czyli coś się zmieniło. To znaczy, wiesz co, zaczęło się zmieniać to, że zacząłem się spotykać z młodzieżą i oni mi zaczęli zadawać pytania, bo chcieli się czegoś dowiedzieć. I one się nie mieściły w zakresie tych przygotowania do egzaminu. I to nie było policz to, to i to, tylko to było zrozum i wytłumacz nam. To też było, ja też się na uczelni, taki pierwszy mój strzał to był na uczelni, spotkałem się z kolegami po technikum chemicznym, bo ja kończyłem inżynierię chemiczną i procesową i spotkałem się z kolegami po technikum chemicznym. I oni po prostu chemię, oni wąchali i czuli chemię. Wiesz, kolorem, zapachem, dotykiem, może nie smakiem, chociaż. Nie ryzykujmy, tak? Wiesz, ale oni, mając doświadczenie z laboratorium, z przeprowadzania tych setek doświadczeń, oni to czuli. Ja miałem to wyuczone, albo kilka pokazów, które poznałem u mnie na zajęciach. Miałem fajną chemiczkę, miałem fajną fizyczkę, ale myśmy tego... Ja tego nie miałem takiego w praktyce osadzonego, więc uczelnia mnie trochę tutaj nauczyła, później też praca na uczelni, bo przez 6 lat byłem, że tak powiem, prowadziłem zajęcia ze studentami i prowadziłem badania, no to też mi to pokazało trochę tą taką inną stronę i takie, ej, słuchaj, nie jesteś wcale taki wspaniały, jeżeli chodzi o chemię czy fizykę, może zadania ogarniasz, ale tutaj czegoś ci brakuje, więc... I z tego się zrodził Klub Odkrywców Świata? Wiesz co, Klub Odkrywców Świata się zrobił z takiej nieprzyjemnej sytuacji, wiesz, jednej, bo pracowałem w szkole, no i z tą szkołą jakoś tak wyszła sytuacja, już nie chcemy z tobą pracować.
Natomiast uczniowie, z którymi pracowałem i z którymi czasami sobie siedziałem na parapecie, konstruowaliśmy różne rzeczy, robiliśmy maszyny Goldberga, budowaliśmy samoloty, chodziliśmy na dwór, rzucaliśmy różnego rodzaju rzeczami, mierzyliśmy te rzeczy. Uczniowie powiedzieli, wie pan co, ale nas to się pan nie pozbędzie. My chcemy dalej się z panem spotykać. I tak właśnie oni mi powiedzieli, chcemy się z panem spotykać, no ja okej, no to będziemy się spotykali online, to akurat pandemia była. No i właśnie na początku spotykałem się z tą grupą, to było czterech młodych super ludzi, no i tak jakby zacząłem opisywać te rzeczy, które z nimi robiłem, no i tak następne osoby się po prostu zainteresowały tym, co się dzieje w tym klubie. No i teraz jest trochę więcej tych osób niż czterech. No właśnie, za chwilę powiemy o tych grupach, bo to jakby ta konstrukcja jest bardzo ciekawa. To nie jest tak, że jest każda grupa to jest jedna klasa, tam są klasy mieszane też, ale to o tym za chwilę. Natomiast to, co jest dla mnie ważne i tak trochę jeszcze trochę w duchu tego wywracania systemu do góry nogami. Otóż przeczytałem w opisie Klubu Odkrywców Świata, że te spotkania nie mają swojego programu. W trakcie spotkań szukamy odpowiedzi na pytania, z którymi przychodzi młodzież. No, ktoś by powiedział, no to stawiasz wszystko na głowie, no to a jak przyjdą i nie będą mieli pytań, to co? To wtedy będziesz wymyślał coś, czy jednak przychodzą zawsze z jakimiś pytaniami? No to... No bo, wiesz, mówimy o... Nie zawsze przychodzą z pytaniami i to też jest okej. Okay. Natomiast zawsze pierwsze... 5 minut, czasami z niektórymi grupami to było tak, że myśmy 10 minut wypisywali pytania, z którymi oni przychodzą. To jest po prostu giełda pytań. I przychodzą. Ogólnie w zależności od tego, jaki to będzie wiek, to te pytania też są różne, prawda? Bo młodsze dzieci bardziej będą chciały pójść w temat dinozaurów, zwierząt i mrówek, leniwców, ostatnio leniwce. Powiem ci, że leniwce to są naprawdę niezwykłe zwierzęta. I ta ich wolność jest genialną, cechą, w ogóle pomagającą im przeżyć. Tak na marginesie. Polecam ci, leniwce są super. Gośni. Więc młodzież przychodzi ze swoimi pytaniami i bardzo często to jest tak, że nie jesteśmy w stanie na zajęciach zająć się wszystkimi tematami, bo jest czasami tak dużo, ale zdarza się, że młodzież nie przychodzi ze swoimi tematami. No wtedy tak jakby wchodzę ja, cały w różu i zaczynam, że tak powiem, swoimi tematami ich zainteresowywać. Często to są tematy, które na przykład dotyczą czegoś, co się aktualnie przydarzyło. Albo to są tematy na przykład, które pojawiły się też w innej grupie. I wiesz, tak jakby jest tutaj o tyle okazja, że możemy podążyć za zainteresowaniem może innych osób. Czasami też się tak zdarza, to tutaj kilka takich wspaniałych dzieciaków mówi, a wie pan co, może by pan zaproponował jakiś temat, co pana ostatnio zainteresowało? I tak jakby czasami też się rozpływam nad takimi rzeczami, więc i też muszę mieć co na to odpowiedzieć. Ale to jest myślę, że bardzo piękne, bo w edukacji, moim zdaniem, ideałem edukacji jest rozmowa tak naprawdę, nie? Że dziecko przychodzi z czymś do mnie, ja dzielę się swoją wiedzą, ale poprzez swoje pytania sprawia, że ja na przykład się wytrącam z takiej pewności, którą już wydaje mi się, że mam. Ja już wiem, jak wygląda ten świat, jak on jest zbudowany. A dziecko potrafi zadać takie pytanie, że ci udowodni, że nie wiesz, nie ma tych, że nie dostrzegałeś wszystkich powiązań między jednym zjawiskiem a drugim zjawiskiem, nie? My się przyzwyczailiśmy, że poszatkowaliśmy wiedzę o świecie na, nie wiem, tak, katalog biologia, fizyka, chemia, a de facto to jest jedna rzeczywistość, która się przenika, nie? I ja myślę, że dziecko to widzi i przez swoje pytania pokazuje, że to widzi i rozumie, bo to jest naturalny ogląd świata dla niego. I to jest fantastyczne, że ono potrafi na przykład przyjść do mnie i ja muszę przestać myśleć fizyką, chemią, biologią, tylko to
zrobić w kulkę, zgnieść i dopiero wtedy mam opis rzeczywistości. Być może to, co się dzieje u ciebie, ja nie byłem na tym spotkaniu, tylko słyszałem o nim, że to jest troszeczkę tak, że ty musisz połączyć kilka dyscyplin w odpowiedzi, tak? Dziecko się nie zadowoli chemiczną odpowiedzią, tak? Tylko potrzebuje więcej danych. Raczej wiesz co, i też jest ważna rzecz, że to nie tylko ja udzielam odpowiedzi, ale zakładamy, że na spotkaniu przychodzi grupa mądrych osób w różnym wieku. I to nie tylko ja jestem jakby tą jedyną ostoją intelektu, ale też pozostali młodzi ludzie, oni też mają wiedzę i oni też mogą wnieść w te odpowiedzi swoją wartość. Czyli to jest tak, że jak pada pytanie, to nie jesteś krynicą mądrości, tylko razem szukać odpowiedzi, tak? I ja często zadaję im pytania, naprowadzam je na to, na odpowiedzi. Szukamy pewnych elementów, które pomogą nam zrozumieć zjawiska. I jak zrozumiemy pewne zjawiska, które mogą być później powiązane z odpowiedzią na dane pytanie, no to wtedy czasami te odpowiedzi padają z ust młodych ludzi. Więc to jest takie wspólne eksplorowanie, wspólne odkrywanie i wspólne dochodzenie do tego, czego nie wiemy. Ale to tyczy się wszystkich grup wiekowych, no również te wczesnoszkolnej? Jejku, powiem ci, że jakbyś porozmawiał z młodymi w 1-3 o dinozaurach, to ja nie potrafię nawet tych nazw niektórych wymówić, które oni... Zgadzam się, ja też nie. Wiem, o co chodzi. Jakby, więc one naprawdę potrafią i wiedzą wiele rzeczy, szczególnie jak na przykład trafimy. A co was najbardziej interesuje? Ja mnie interesuje mykologia. Że co proszę, jak to się pisze? Mykologia. No, wiedza o mrówkach. A, no okej, okay, dobra. Wiedza o mrówkach, no to będzie wesoło, nie? Więc jakby i jeżeli będzie jakiś temat związany z mrówkami, no to ja wiem, kogo będę miał tutaj wsiąść do rozmowy i kto nam może w tym pomóc. No dobrze, ale przypuszczam, że padają takie pytania, na które no, nikt z obecnych nie zna odpowiedzi. Potrafisz powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, bo dla wielu nauczycieli to może być, no nie powiem tego, bo stracę autorytet, nie? Okay, jak do tego podchodzisz? Wiesz, jeżeli ci przychodzi na przykład Julian z pytaniem, proszę pana, a ostatnio w tym tygodniu właśnie był ten eksperyment w laboratorium Livermora, czy mógłby pan nam coś na ten temat powiedzieć? A Janek do tego, a ja bym chciał się dowiedzieć, jak są zbudowane tokamaki. Co? Nie wiem, o jaki eksperyment chodzi i co to są tokamaki, więc już jestem ugotowany. No właśnie, wiesz, i ja mówię, wiesz co, nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć, żeby przygotować ewentualnie dla was rozmowę, która jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Do tego jeszcze przychodzi następna Florka i zaczyna zadawać ci pytanie, proszę pana, a jak to z tą prędkością rozchodzenia się neutrino, bo gdzieś tam słyszałem, że w badaniach wyszło, że one rozchodzą się szybciej niż światło, czy mógłby pan mi coś na ten temat powiedzieć? I wiesz, i ja tak nie wiem. I bywa tak, że ja później po takich zajęciach, jak taki jeden, drugi, trzecia zadają jakieś takie pytania, albo Jasiu, ten właśnie zna te dinozaury, masakra jakaś. Dobra, jak zadają te pytania, to ja mówię, nie wiem, po tym szukam, oglądam wykłady. YouTube dlatego też jest naprawdę genialnym narzędziem, które mi pomaga. Więc oglądam wykłady, czytam i znajduję te odpowiedzi. Ważne, żeby znajdować odpowiednie też źródła, z których czerpię, ale znajduję te odpowiedzi. Ale bywa też tak, że ta Florka, proszę pana, a co z tymi neutrinami? Mówię, nie wiem, Florka, nie znalazłem jeszcze odpowiedzi, bo to nie jest takie łatwe znaleźć na wszystko odpowiedź, ale później po 2 miesiącach, Florka, doszedłem. Mam. Znalazłem. Mam. Więc Florka, to jest tak i tak się dzieje, więc to, co mówiłaś, to nie do końca jest prawda, jednak neutrina
przelatują trochę wolniej niż prędkość światła, a to wiemy z takiego i takiego powodu. Więc jakby tak się zdarza, że do niektórych pytań wracamy po 2 miesiącach i to jest okej. Nie wstydzę się tego, że nie wiem, bo ale też dzięki temu, że pojawiają się te pytania, których nie wiem, ja sam mam tę motywację do poszerzania swojego zakresu kompetencji, bo ja sam się też dzięki temu cały czas na bieżąco uczę, szukam różnych ciekawostek, które też mnie będą fascynowały i które uważam, że też mogą zafascynować innych. No właśnie, po 2 miesiącach dowiedziałeś się, co to są neutrina i z jaką prędkością się poruszają na przykład, nie? A sam byś sobie być może tego pytania nie zadał, bo to ci, wydaje się, nie jest wiedza potrzebna do życia, tak? Chociaż neutrina przenikają nas przez cały czas, prawda? Z tego, co mi wiadomo akurat. Coś tam wiem o neutrinach. Tak. Czasami jesteś w stanie zauważyć, ale to jest powiedzmy raz na życie jednej na kilkaset osób, może w oku się pojawić jakiś taki błysk. Tam podobno jest właśnie neutrina. Do takiego, jest coś... specjalny detektor neutrin pod ziemią, gdzieś tam w Japonii, jeśli dobrze pamiętam. Chyba w Kanadzie też jest, z tego co pamiętam, w jaskini, no, w skale. No, bardzo ciekawa sprawa, ale to też mnie doprowadziło do wykładów noblistów. W ogóle polecam wszystkim, jeżeli ktoś lubi tego typu sprawy. Jest genialny kanał na YouTubie, nazywa się Royal Institute. Jest to, że tak powiem, aula wykładowa, w której wykładał Michael Faraday. Jeszcze. Od tej klatki, tak? Ten od tej klatki. Tak. Ten w ogóle, no, ten geniusz. Ale też wykładają po prostu wykładowcy. Wiesz co, marzy mi się takie coś, żeby poznać jakieś takie miejsce w Polsce, w której spotykają się ludzie nauki i rozmawiają z ludźmi innymi i z dziećmi i z młodzieżą, po prostu takich wciągając w science. Te wykłady właśnie, one są dla ludzi w różnym wieku. To jest, powiem ci, jedna z piękniejszych rzeczy, takie moje marzenie, które chciałbym, żeby się w naszym kraju gdzieś było. To ja powiem o jednym doświadczeniu, bo myślę, że to jest ważne, że coś takiego się odbyło, tylko to było bardzo małe, zamknięte w Centrum Nauki Kopernik. To się nazywało, słuchaj, randki z naukowcami i po prostu przy stolikach siedzieli naukowcy z różnych dziedzin. Mogłeś do nich podchodzić i mieć 5 minut sam na sam z takim naukowcem, zadać mu dowolne pytanie, naprawdę, z jego dziedziny, tak? I on się podzielił swoją wiedzą. I mogłeś iść do następnego stolika, nie? Tu był biolog, tu fizyk, tu tam. Coś fantastycznego, absolutnie to wspominam to do dzisiaj, to było sprzed paru laty, a noszę to wspomnienie do dzisiaj, bo po prostu to było dokładnie to chyba, o czym mówisz, nie? Troszeczkę taki Hyde Park, ale taki no zorganizowany, że po prostu przychodzisz i możesz pogadać z kimś, kto naprawdę ma wiedzę na temat, nie wiem, klimatu czy medycyny. No, to się nie zdarza, a to jest coś, to chyba coś, co ty też próbujesz zrobić, czyli jakby zachwycić młodzież nauką, nie tylko na zasadzie, ja wam powiem, jak to wygląda, będziecie coś więcej wiedzieć, ale żeby się po prostu zachwycili, żeby tego nie stracili. Ja tu na początku zresztą, przygotowując się do webinaru i opisując go, mówiłem, że często jest takie zjawisko, nie, że dziecko jest ciekawe z natury, a potem idzie do szkoły i to wszystko w nim gaśnie. To mam wrażenie, że to, co ty robisz, to jest jakby no podtrzymanie tego, co jest w dziecku naturalne, co czasem gasi szkoła niestety. I chwała ci za to oczywiście, nie, że powołałeś do życia Klub Odkrywców Świata. Ja już troszeczkę do klubu troszeczkę... sobie Edyty opis, właśnie, bo powiem ci, że właśnie mam tak, że Klub Odkrywców Świata to jest przestrzeń dla dzieci, ale dzieci bardzo często są z rodzicami. I bywa tak, że niektóre mamy, bo to najczęściej mamy, tak jakby biorą mi aktywny udział i przekrzykują się z tymi maluchami. Naprawdę? To rzadko się zdarza, ale bywa tak, że właśnie mamy siedzą i później tak jakby to one głównie siedzą. Dziecko sobie pójdzie, a mama, no dawaj. To tylko przeczytam ten komentarz Edyty. Przyznam się, że czasami, gdy weszłam na zajęcia dzieci, to nie mogłam wrócić do pracy. Tak mnie zainteresowało.
To a propos Klubu Odkrywców Świata. I słuchajcie, teraz Wojtek, proszę cię, żebyś opowiedział trochę o klubie. Ja wam zostawiam w tym momencie linki do Klubu Odkrywców Świata. Jeden link to jest link do posta, którego Wojtek przygotował na Facebooku, gdzie kafelek po kafelku, bo to są kafelki, pod tymi kafelkami są opisy. Przeczytajcie sobie, przeklikajcie, zobaczcie, o co chodzi. Może poczujecie, że to jest to, czego szukaliście dla swoich dzieci. A drugi link to jest, słuchajcie, link bezpośrednio do rejestracji. Ten link jest oczywiście pod tymi kafelkami również, dokładnie pod ostatnim kafelkiem, ale żeby wam ułatwić, to już wrzucam w tej chwili na czat, więc możecie od razu się tam zarejestrować. Klub jest, no powiedzmy, abonamentowy, natomiast to i tak jest, mam wrażenie, o wiele taniej niż na przykład taka typowa korepetycja, nie? Nie wiem, ile teraz są stawki za korepetycję. Nie chcę nawet wchodzić, bo to jest taki czarny rynek, troszkę się z tego zrobił. Natomiast 400 zł za godzinę. Nie, to ja rzucam webinary, słuchaj, idę na korepetytora, naprawdę. Tak, powiem ci, że korepetycje naprawdę, naprawdę działają. Słuchajcie, to może tak, jeżeli chodzi o Klub Odkrywców Świata, to jest tak, że spotykamy się regularnie w grupach wiekowych, bo wiadomo, że inne pytania i inny poziom rozmowy będzie dotyczył najmłodszych, średnich i najstarszych, czyli mamy trzy grupy wiekowe. W miarę one tak by mi się ułożyły na przestrzeni, że tak powiem, doświadczenia w pracy z tymi osobami. Więc tak. Dla każdej grupy wiekowej w sumie mamy po 6 terminów, na które możemy się zapisać. Terminów w tygodniu, tak? Terminów w tygodniu. Mamy 3 terminy rano i 3 terminy po południu. Czyli jakby jeżeli komuś, jakby ktoś sobie może wybrać na przykład, że chce się spotkać raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, no to już jest jakby dla wytrwałych. Miałem jedną dziewczynkę, 3 razy w tygodniu przychodziła, taka 7-letnia. Jezu, i tato miała cały czas pytania. Niezwykłe te osoby. Więc jeżeli ktoś... Ale chce... mówisz to z uznaniem, że to dobrze, że miała te pytania. Wiesz, 7-latka przychodziła i rządziła. Naprawdę, naprawdę rządziła. To było... Więc i też dynamika jest różna w różnych grupach wiekowych. Wiesz, tak jakby z dziećmi jest też trochę więcej takiego, takich zabaw, czasami po prostu pobycia ze sobą i takiego wspólnego poobcowania, nie? Mhm. Więc o, widzę coś, wyświetla, tak, że... chciałem właśnie to pokazać, może troszkę na większym rzucie, poczekajcie chwilkę. To, o czym jest Kość, to wiadomo, rozmawiamy o science, tak? To jest kilka słów o mnie, ale o czym jest Kość? Rozmawiamy o science, czyli tak jak powiedziałeś, nie rozdzielamy tego wszystkiego na osobne kubki, czyli fizyka, chemia, biologia, tylko rozmawiamy o tym jako jednej całości i tym, że właśnie to młodzież przychodzi z tymi pytaniami. Oczywiście, jeżeli nie mają pytań, no to ja też mam różne zainteresowania, do których chcę ich zachęcić. Czasami rozmawiamy też bardzo często, tak jakby dla wrażliwych, bywa częstym tematem jest kupa. Jeżeli ktoś tego nie chce... Od strony naukowej to jest fascynujące. No, kupy dinozaurów bardzo nam mówią dużo o dinozaurach na przykład, nie? Dokładnie, dokładnie. Tak jakby koprolity to się tak jakby koprolity, tak jest. Profesjonalnie nazywa... Ale to wiesz, tak jakby z bajek dla dzieci tą nazwę kojarzę. Więc tak to wygląda. Tak jak tutaj też wspomniałeś, nie mamy programu, ale tak de facto, jeżeli my rozmawiamy o zaparzaczce do kawy, my rozmawiamy o rzeczach, które znajdują się w tym programie. My rozmawiamy o ciśnieniu, o równaniu stanu gazu, o sile, o grawitacji. Tak by to wszystko się zgadza, o rozszerzalności termicznej gazów. Nie? Rozmawiamy o tych rzeczach, czyli my tak naprawdę odpowiadając na te pytania, my mamy elementy z podstawy programowej, ale szukamy tych takich kotwic z tego najbliższego otoczenia, które tą podstawę programową zahaczają. I to jest właśnie, czyli ja nie realizuję programu, ale tak de facto program się sam realizuje, jeżeli ktoś by chciał później się z tego rozliczyć w szkole. Czyli pojęcia zna. Potrenować zadania, to tak jakby już wtedy to jest tylko, że tak powiem, szybka piłka, bo ważne, żeby wiedzieć i rozumieć pojęcia.
To, co jeszcze tak jakby, czego my się uczymy, mało osób zdaje sobie sprawę, ale w sumie nasz świat przeszedł do internetu. Nasza współpraca biznesowa bardzo często opiera się o internet, prawda? Prawda. A gdzie my się uczymy w przyszłości bycia z innymi, udzielania sobie przestrzeni w internecie? Rozmowy, dialogu? No nie na informatyce raczej. Mhm. Czyli jakby takich rzeczy jesteśmy się w stanie nauczyć po prostu obcując, komunikując się z innymi, będąc w internecie, prawda? Mhm. No, to co mówiłem, mamy grupy, więc jeżeli jest osoba, która przychodzi bez tematu, to może się zdarzyć, że przyjdzie inna, bo jakby grupy są, staram się, żeby były do 10 osób. A oczywiście w kontekście edukacji domowej to te rzeczy są płynne, bo niektórzy przyjeżdżają później z wakacji, niektórzy wyjeżdżają wcześniej z wakacji, więc jakby czasami mamy większą tego płynność. Natomiast to jest tak, że to nie jest, że zawsze ja muszę przyjść ze swoim pytaniem, bo przyjdzie też inna Hania, Asia czy Julek, właśnie ze swoim pytaniem. I to jest też tak, że tak jak na przykład ja bym się nie zorientował o tym neutrino, żeby w ogóle zainteresować się tym zjawiskiem i tym, że to tak naprawdę przelatuje przed nas cały czas, prawda? Te tryliony każdej sekundy. Tak samo niektórzy nie zorientowaliby się, że na przykład biologia jest tak fascynująca, albo fizyka jest tak fascynująca, albo chemia jest tak fascynująca. No? Czyli jeżeli przychodzą, to troszkę od siebie różni, to tak naprawdę tymi pytaniami oni sobie nawzajem dają taką jakby inspirację do tego, gdzie można... Tak, tak. To właśnie to słowo też chciałem powiedzieć. Trochę takie, że czasem jest w grupie potrzebna taka osoba, która na przykład rzuca pytaniami, tak, żeby pobudzić do dyskusji. I to jest dokładnie chyba to, nie, że w takiej grupie 10 osób zwykle jedna, dwie na pewno się znajdą, nie, które mają pytania. Dokładnie, a niektórzy od razu chcą odpowiadać i to też jest fajne, nie? Super, jasne. Tak, natomiast uczymy się w ramach netykiety, że mamy odpowiednie terminy na zgłaszanie pytań i odpowiednie terminy na dyskusję i szanuję i tak by każdemu wzajemnie ten głos udzielamy, więc no, staram się, żeby też się nauczyć tego bycia ze sobą, nie? Super. No, więc tak to wygląda, bo o grupach już porozmawialiśmy mniej więcej, czyli mamy grupy wiekowe 1, 3, 4, 6 i starsi. Rodzice czasami pytają, czy albo dorośli, czy też mogą uczestniczyć. Nie wiem, jak to z tymi rodzicami, bo dzieci są bardziej obowiązkowe, muszę ci powiedzieć. Widzisz, ale pocisk po rodzicach. Miałem w zeszłym roku grupę dorosłych. Nie utrzymała się długo, bo też nie była zbyt liczna i też wiesz, przez to, że jest mniejsza grupa, ona się nawzajem ze sobą nie napędzała. Między innymi znany tobie Borys Binkowski był też na jednym z moich spotkań. Akurat on był tylko, żeby się przyglądnąć, ale właśnie akurat tam rozmawialiśmy też o pytaniach, może trochę innych, ale też. Tak było, więc 1, 3, 4, 6, 7, 8 i tak naprawdę jeżeli zapiszesz się na jedną grupę i ciebie nie ma, to bycie w online w ogóle to też jest to, że jeżeli jedziesz na wyjazd, to nie tracisz lekcji, bo możesz się połączyć z domku wakacyjnego, z przyczep, czy gdziekolwiek. A jeżeli już naprawdę nie jesteś w stanie być na zajęciach, to możesz przyjść na inną grupę, bo masz wiele możliwości po prostu skorzystania. Więc tak to wygląda. Jest duża elastyczność w tym wszystkim, nie? Mm-hmm. To jest, kiedy można na te spotkania być. Grupy najmłodsze zaczynają najwcześniej, średnie później, najstarsze najpóźniej, dlatego że to wiadomo, z cyklem melatoninowym i starszy tym potrzebuje później wstać. Zgadza się, dokładnie. I tak samo w tych popołudniowych godzinach, im starszy, tam raczej im młodszy, tym potrzebuje, tym wcześniej mu się kończy ta energia, nie? Więc tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o terminy. I to się wszystko odbywa gdzie? Bo to też jest pewnie ważne. Na Zoomie. Po prostu. Po prostu. Proszę. Po prostu. I słuchaj, jest takie coś, jak ktoś się pyta, jak się tutaj w ogóle do tego przyłączyć? No piszesz maila, ja ci wysyłam link, wysyłam ci numer konta i jesteśmy. Tutaj są gdzieś dane.
Tak, to znaczy, wiesz co, tam wcześniej. O, tutaj. Tutaj wysyłasz do mnie, zapisujesz się, ja ci wysyłam maila. Już jesteś i jakby to nie jest żadna, wiesz, wielka sprawa. Chcesz spróbować? Spoko, jakby przychodzisz na jedne zajęcia, korzystasz z jednych zajęć. Przychodzisz na dwa zajęcia, korzystasz z dwóch zajęć i tyle, nie? Jakby nie ma zobowiązań tutaj, jakby nie wiążą cię od razu na pół roku, powiedzmy. Bo ja nie podpisuję z nikim żadnej umowy. Umowa polega na tym, że ty przychodzisz na zajęcia i za nie płacisz. Ale wiesz co, bardzo mi się to podoba, bo to też tak uczy trochę słowności, tak, i takiej, no nie wiem, no ekonomia wdzięczności nie do końca, bo to jest jednak płacisz z góry za udział, tak, a nie z dołu, chyba że z dołu też mogę zapłacić. No, tak, są ludzie, którzy różnie płacą, tak? Jest taki, który w kwietniu mówi, a ja chyba nie zapłaciłem w tym roku za zajęcia. Jak to było? A ja, to był ten miesiąc, tyle i tyle. I tak by spoko, nie? Tak by i zauważyłem, że na zaufaniu jestem w stanie ściągnąć z siebie gro z takiej po prostu kontrolingu kwestii, takiego księgowego. Powiem, że ci ludzie są naprawdę wspaniali, którzy z tego korzystają. Też jest jakby taka opcja, no bo wiadomo, no, zajęcia są w zamkniętej grupie, no bo mamy małe grupy, więc muszą być płatne. To nie jest taka rzecz, że tak powiem, że mamy wszystko dla wszystkich i mogę z jakichś kontraktów marketingowych czerpać, prawda? Natomiast jeżeli mamy osoby, które mają orzeczenie o specjalnych potrzebach kształcenia, i na przykład szkoła jest otwarta na współpracę, to po prostu podpisuję umowę ze szkołą i wystawiam fakturę szkole. Ale jak ktoś potrzebuje faktury dla siebie, to też wystawiasz? To znaczy ja każdemu wystawiam fakturę po prostu na to podstawie... Nie jest pod stołem jakby wszystko, nie? Tylko po prostu... Na podstawie wpłat ja wystawiam fakturę, jeżeli ktoś chce, żeby mu tą fakturę wysłał, proszę bardzo. Tak by to... Bo potrzebuje, nie wiem, do alimentów, ktoś potrzebuje na przykład do jakiejś dotacji skądś, to jakby, wiesz, nie jest to żadna rzecz, ale to jakby subwencja orzeczeniowa sprawia, że na przykład osoby ze spektrum autyzmu, z różnymi jakby potrzebami, nie wiem, niedowidzeniem czy niedosłuchem, to wszystko zależy, jak ktoś jest gotowy do skorzystania z tego. Ale tak by mogą korzystać za darmo, tak? No, wiadomo, szkoła musi to rozliczyć, ale tak by i bardzo wiele właśnie takich osób, które są ze specjalnymi potrzebami, a są tak by w swojej wyjątkowości też niezwykłe, no, tak by mogą z tego korzystać. To jest piękne, bo to jest bardzo inkluzywne, tak? To może właściwie włączać każdego właśnie z miejsca, w którym jest mu najlepiej, czy z domu, czy skądinąd jest, gdziekolwiek jest, czy jest na wyjeździe, to praktycznie nic nas nie ogranicza, tylko ogranicza nas szybkość internetu oczywiście i jego dostęp do niego. No. I też to jest to, że tak jakby ja sobie zdaję sprawę z jednej rzeczy, że nie każdy ma gotowość do tego, żeby podłączyć się w tak idealny sposób, jaki ja sobie wyobrażam. Więc na przykład z obrazem, tak? Tylko sam obraz. Okej. Jakby mam niektórych ancymonów, którzy już są trzeci rok u mnie, a jeszcze nie widziałem na żywe oczy nawet kawałka ucha, nie? Po prostu nigdy się nie podłączyli. I czy to jest źle? Nie, to jest spoko. Tak jakby przyjmuję, jesteś na takim poziomie, jakim chcesz. Jeżeli ktoś chce na przykład słuchać, bo mam kilka takich osób, a wie pan co, ja sobie tak, właśnie i tutaj z tym panem, to też niektórzy mówią do mnie pan, niektórzy mówią do mnie po imieniu, to jakby dla mnie to nie ma znaczenia. Wie pan co, a ja sobie tak lubię poprzychodzić i posłuchać i poczerpać tak jakby, nie zadawać pytań, nie odpowiadać, ale ja sobie lubię tak posłuchać. I tak, to też dla mnie jest spoko, jeżeli ktoś potrzebuje tego typu formy, proszę bardzo, zapraszam. Co ciekawe, właśnie osoby, które słuchają, bardzo często rodzice mi wysyłają informacje, no, jakby
tyle, co później w domu opowiada o tych rzeczach, to jest, wiesz, to jest cały czas. A pan Wojtek coś tam, a u pana Wojtka coś tam. I tak dalej, nie? Więc tak jakby to jest też piękne, że czasami ja nie dostaję tego feedbacku tak bezpośrednio, na przykład do jakiejś osoby, bo nie ma gotowości do tego, żeby się tym podzielić, ale dostaję go z takim jakby tylnym wejściem od rodzica, który dziewczyna, która chce sobie posłuchać, już się zapisała na cały rok, tak? I jest drugi rok z rzędu, tak jakby. I to też jest, wiesz, takie budujące. Najlepsza rekomendacja tak naprawdę, nie? Jak to idzie właśnie przez rodzica do ciebie, to już w ogóle wow. No. I to też jest fajne, bo ci rodzice, tak jakby to, co Edyta napisała, nie? Że czasami słuchają. Natomiast ważne też jest to, że jeżeli rodzice na przykład nawet nie są na tych spotkaniach i czasami właśnie jak ta młodzież z nimi rozmawia i werbalizuje to, co usłyszeli na tych spotkaniach, to jest znowu jeden z najlepszych elementów uczenia się dla tych młodych osób, czyli opowiem o tym, czego się dowiedziałem, wtedy mi się musi w głowie to wszystko ułożyć, a rodzice wtedy też, to tak, to jest i tak by zysk jest na wielu frontach. Okej. Okay. To wiemy, jak wygląda Klub Odkrywców Świata. Zachęcamy do spróbowania. Linki do zarejestrowania się zostawiliśmy w komentarzu. Tak samo link do tego, co widzieliście, do tego pokazu slajdów. Na koniec, żebyśmy tak zamknęli, to zaczęliśmy z takiego poziomu meta, to i tym poziomem meta zakończmy. Wśród nas pewnie są i rodzice, i nauczyciele. Gdybyśmy wrócili do tego tematu głównego naszego spotkania, czyli jak podążać za dziecięcą ciekawością, ty, co byś powiedział, może tak bardziej już ogólnie, niekoniecznie odwołując się do klubu, ale może masz też takie doświadczenie, wywodząc się z klubu, to jak najbardziej, nie? Ale co możemy zrobić my jako rodzice, my jako nauczyciele, żeby rzeczywiście tego nie zgasić w dzieciach, nie? Żeby tego zachwytu, który też się pojawia w twoich opisach, bardzo często używasz tego słowa, to zwróciłem na to uwagę. To nie jest słowo, które... Przepraszam, że tak powiem, no, ale nie kojarzy mi się, nie wiem, z fizykiem, biologiem, chemikiem, który mówi o zachwycie, tak? Tylko on mówi o konkretach, bo nauki ścisłe się wydają bardzo takie linijkowe, nie? Tu odmierzamy i tak jest, i koniec. Zachwyt jest bardzo taki nieuchwytny, tak mi się wydaje, jest bardziej taki metafizyczny. Więc co możemy zrobić, żeby zachować w dzieciach ten zachwyt, żeby podążyć za ich ciekawością, żeby oni jej nie stracili, kiedy wejdą już w tryby tego systemu edukacji? Masz na to jakiś pomysł? Wiesz co, to pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o zachwyt, to spójrz sobie na, nie wiem, kreacje filmowe, które są robione, albo na sztukę. W sumie tak naprawdę, jeżeli zobaczysz sobie na wizualizację czarnej dziury w Interstellarze, widziałeś film? Tak. To jest coś przepięknego, prawda? I to jest bardzo zgodne z tym, co wiemy o czarnych dziurach. Właśnie to jest to, że jeżeli my poznajemy niektóre elementy naszego świata, to otwiera nam się przestrzeń do tego, żeby zainspirować się tym w sztuce. Przecież zobacz na Awatara i tak jakby wkomponowane w to pewne myśli związane z grzybnią, która tam gdzieś się jakoś komunikuje między sobą. To jest trochę takie pop science w niektórych miejscach, ale to też przecież zachwyca te rzeczy, które wychodzą ze świata nauki do nas, więc to jak na przykład wygląda tworzenie się dźwięku i tak jakby, powiem ci, zrozumienie tych rzeczy, które wokół nas się znajdują. Jak działa bębenek, jak działają w ogóle, nie wiem, czy znasz takie gwizdki z ptaszkami. Czekaj, bo mam tutaj pieska, który piszczy. Mów, ja spróbuję go wziąć na ręce. No chodź. Jasne. Wiesz, to jest tak, że na przykład niektóre rzeczy, jak zaczniesz rozumieć, jak one działają, one się wydają jeszcze bardziej fascynujące, przez to, że ty poznajesz, powiedzmy, metodę działania. Więc moim zdaniem to jest, sprawia, że jesteś w stanie jeszcze bardziej się nad tym urokiem tego świata zachwycić.
jesteś w stanie zachwycić się nad samym sobą, jak po prostu jesteś genialnie skonstruowany. Jak twoje ciało jest niezwykłe, jak twój mózg jest niezwykły i no przecież to jest przepiękne i inspirujące dla wielu ludzi. No, stąd też sztuka podąża czasami za nauką. Mhm. A więc dla mnie jest to, że fajnie jest rozumieć. I tym się też można zachwycić, że wiem, jak niektóre rzeczy działają, bo dzięki temu, że ja coś rozumiem, ja mogę sam wpływać na to, co rozumiem i mogę tworzyć nowe rzeczy, nowe rozwiązania. Nie? To jest to. Jak rozbudzać ciekawość, po prostu zostawiać przestrzeń do tego, żeby młodzi ludzie zadawali pytania, poświęcać czas na wspólne uczenie się. Tak by ja, oglądając YouTube z różnymi wykładami czy z różnymi podcastami naukowymi, sprawiłem, że jak my wyjeżdżamy na wczasy, to mój syn mówi: tato, oglądamy Startoka, bo to jest fajne i w ogóle już oglądamy tak jakby wykłady po angielsku i spędzamy czas na tym, że się wspólnie pośmiejemy, wspólnie popodziwiamy, wspólnie porobimy: a? Serio? Wiesz, tak jakby chodzi o to, że to nie tylko... Ja miałem takie coś, mój tato mi kiedyś powiedział: Wojtek, jak chcesz komputer, i Michał to jakby do mnie i do brata powiedział, to musisz się nauczyć angielskiego. Tutaj masz książkę, cyk, i się ucz, nie? No to ja miałem 6 lat, nauczyłem się na pamięć całej książki z kasety. Mm-hmm. I trzepałem: Your English ABC and English Cursor Children, Book One, Unit One, Hello. Hello, I'm Mike, hello, I'm Kate. And this is Super Kid, nie? Więc tak jakby to jest spoko, ale jeżeli razem spędzasz czas, razem się uczysz, razem podziwiasz i razem się tym zachwycasz, to jest jeszcze lepsze. Czyli jeżeli jesteś rodzicem i masz kogoś, z kim dziecko może porozmawiać, na przykład, nie wiem, taki klub, jak ja prowadzę, albo jakakolwiek inna przestrzeń, bo wokół nas jest mnóstwo takich osób, które robią coś ciekawego. Z etyki, filozofii, Krystian Karcz robi przecież genialne rzeczy, nie? To wszystko prawda. Prawda. No właśnie, więc to jest tak, że jeżeli my znajdziemy osobę, z którą ten nasz młody człowiek może poobcować, okay, ale później, jeżeli my to obcowanie też przełożymy na naszą wspólne tak jakby poświętowanie, pofetowanie i takie pozachwycanie się tym, co to się pojawiło, to są nasze postawy, którymi wspieramy rozbudzanie ciekawości świata. Ja się staram to robić u mnie na zajęciach, natomiast warto też te rzeczy pociągnąć dalej też u siebie w domu. Mhm. Pojawił się bardzo długi komentarz, ale go wyświetlę. Mhm. Moim zdaniem jest to związane z tym, że szkoła uczy koncentracji, uwagi. Oczywiście bardzo dobrze, że szkoła to robi. Pracowałem w klasie zero, koszmar nad koszmary, czyli w zerówce. Wszystkie dzieci tak rozkojarzone, brak możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek zajęć. Kiedyś prowadziłem zajęcia dla 3-latków i one były bardziej skoncentrowane niż te 6-latki. Szkoła właściwie jest od tego, żeby nauczyć dzieci wspólnego bycia obok siebie, a przy tak ogromnym rozkojarzeniu jest to nierealne. Jeszcze nie jest jakaś kontynuacja. Tak, właśnie to jest dosyć długi komentarz, niecały nam się wyświetlił, ale dziękuję Elu za ten komentarz. Ja akurat mam córkę w klasie zero, swoją drogą, i w trzeciej też. Popatrz, Marcin, że to jest coś, o czym rozmawialiśmy na początku, o tym, jak wygląda edukacja normalnie taka fizyczna, jeżeli się spotykamy. To jest to, na co Ela zwraca uwagę. Tak, to budowanie jakby bycia ze sobą, umiejętność bycia ze sobą, relacje społeczne. Tak, i to rozkojarzenie i ta sprawa taka, że niby że mamy wspaniałą lekcję, którą mamy przygotowaną, ale w sumie nic z tego nie wychodzi, nie? Mhm. Ale nie ma tego za bardzo. Tak, godzina wychowawcza byłaby świetną okazją do tego, żeby to zbudować, ale często to jest taka godzina wychowawcza, to takie tam formalności pozałatwiajmy, bo jest okazja, nie? No. Natomiast faktycznie w online mamy więcej takiej przestrzeni,
która, tak jak powiedziałem na początku, nie rozkojarza. Nie mamy tych dystraktorów. I to jest pewna zaleta. Oczywiście mamy wady, ale to jest gigantyczna zaleta, która sprawia, że proces edukacyjny naprawdę jesteśmy w stanie pociągnąć w kosmos. Dosłownie, bo o kosmosie też bardzo często rozmawiamy. Bardzo fajna puenta, słuchaj, na koniec myślę. Odsyłam do komentarzy, gdzie są linki do Klubu Odkrywców Świata. Szukajcie, sprawdzajcie, korzystajcie. Może wasze dziecko odnajdzie się w tym środowisku, w tych grupach. Zaglądajcie też do EduClustra, do Wojtka na fanpage, gdzie też to ważne, bo jesteś fanem nauk ścisłych i po prostu pokazujesz na bardzo ciekawych, realnych przykładach, dlaczego to jest ważne i ciekawe, żeby to po prostu znać, bo nam to rzeczywiście tłumaczy świat, tak? Zaczynamy rozumieć, jak on funkcjonuje. Więc tam to poznajcie dużo. W tych postach ja po prostu staram się pokazać to, o czym rozmawiam z młodzieżą. I jeżeli kogoś to interesuje, no to to znaczy, to jest też miejsce dla niego albo dla jego dzieci. Jasne. To tam odsyłamy. EduCluster, Klub Odkrywców Świata, Wojtek Gawlik był u nas naszym gościem, naszym rozmówcą. Bardzo ci dziękuję, Wojtku. Zwykle ty przypytywałeś mnie, teraz przypytuję ja ciebie. O, widzisz, taka zmiana. No, ale bardzo przyjemnie, bo w ogóle któryś raz u ciebie jestem przepytywany i zawsze z ogromną przyjemnością. Kiedyś w radiu, tym razem u mnie na webinarze. Takich webinarów, słuchajcie, będzie coraz więcej, także oglądajcie też mnie, śledźcie. Gdziekolwiek coś się pojawi, to zapraszam. Jeszcze chciałeś coś powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że pamiętajcie, że jaką kawę lubi Marcin, więc... A, buy coffee, tak, .to, łamane na super tata. To jeżeli chcecie oczywiście wesprzeć mnie, to zapraszam, nawet wyświetlę na chwilę jeszcze ten adres, a w razie czego zapraszam do Patronite'a, będzie mi bardzo miło. Patroni stali mają też dostęp do grupy zamkniętej, gdzie no pojawiają się wiadomości czasem wcześniej niż publicznie, na przykład, że z kimś rozmawiam na temat jakiejś współpracy, to już ci patroni wiedzą o tym i czasem się ich radzę, czy warto w to wchodzić, czy nie. O, więc wasz głos jest także dla mnie cenny. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Wojtek Gawlik był naszym gościem. Dzięki, Wojtku. Dzięki. Dzięki, a was zapraszam do kolejnego spotkania. Trzymajcie się mocno, kłania się Marcin Perfuński. Super Tata istnieje dzięki regularnemu wsparciu patronów. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, wejdź na stronę patronite.pl/supertata. Super Tatę możesz wesprzeć także pojedynczą wpłatą. W tym celu wejdź na stronę buycoffee.to/supertata i zafunduj wirtualną kawę. Wszystkie aktualne informacje znajdziesz na stronie supertata.tv. Dziękujemy i zapraszamy.